Halo, halo, witaj. Dzisiaj jest Boxing Day, więc szaleństwo zakupów. Jestem na parkingu, który jest prawie pełny. Czy to źle? Nie, bardzo dobrze, bo dzięki temu ekonomia idzie do przodu. A takie lockdowny niestety nie służą temu. Ale dzisiejszym tematem będzie coś innego, a mianowicie co zrobić, żeby nie płacić podatków z najmu od nieruchomości w UK. No i bardzo wiele osób by nie chciało płacić podatku i znalazło na to pewien sposób, między innymi po prostu się nie rozliczają. Ale nie są tego świadomi, że Urząd Skarbowy i tak śledzi, bardzo dobrze współpracuje z bankami, w szczególności jak pieniądze idą na konto bankowe. Znam landlordów, którzy się nie rozliczają i proszę tenantów o to, żeby im przelewali pieniądze za czynsz i żeby było śmieszniej, w tym w tytule przelewu jest po prostu rent czy coś tego typu, nie? Prędzej czy później pewnie zostaną tak złapani, nie? A jeżeli nie są złapani, to tylko szczęście, z tego względu, że teraz Urząd Skarbowy zatrudnił sztuczną inteligencję do wyłapywania tego typu kwiatków. Ale pocieszę Cię, są legalne sposoby na to, żeby nie płacić podatków. Każdy zna wolną kwotę od podatku. Na chwilę obecną jest to 12,5 tysiąca funtów. Mówię tu o roku podatkowym 2020-2021. I co roku ona jest zwiększana o tam kilkaset funtów, więc nie jest tak źle. Jeżeli masz jedną nieruchomość i się tylko z tego utrzymujesz, to nie zapłacisz podatku. Więc to stwierdzenie się jak najbardziej sprawdza. Inną kwestią jest to, że jeżeli masz już jakieś przychody, nie wiem, pracujesz i masz tylko jedną nieruchomość, czy tam dwie, to jeżeli robiłeś kiedykolwiek rozliczenie, to zapewne wiesz, że przysługuje Ci kolejne 1000 funtów wolne od podatku. Mało tego, jeżeli się rozliczasz wspólnie z żoną, na przykład kupiłeś tą nieruchomość wspólnie z żoną, czy tam z partnerką, czy z partnerem, to masz kolejne 1000, czyli razem wychodzi 2000 funtów, ale oczywiście to dotyczy tylko raz można skorzystać z takiej ulgi, to nie jest tak, że na każdą nieruchomość. Więc jak masz 2-3, no to niestety nie będzie to kolejnych parę tysięcy, tylko niestety, albo niestety, zależy jak to na to patrzeć, to rozliczyć tylko ten 1000 czy 2000 wspólnie z współwłaścicielem tej nieruchomości. Bo jakby nie ukrywać, bardzo często ludzie kupują nieruchomość pod wynajem razem z partnerem, czy tam z partnerką na zasadzie joint tenancy. I idziemy dalej. Oczywiście dochodzi do tego jeszcze masa różnych sposobów optymalizacji podatkowej. O tym sporo mówiłem na zamkniętym webinarze z księgowym i zachęcam do zapoznania się z tym webinarem. Złą nowiną jest to, co dla niektórych, że ten kosz jest nieznaczny, symboliczny. Widzę, że tu mi kamera lata, bo jest gorąco, jak widzicie na parkingu jest dosyć sporo ludzi, a jest ranek. Żona na zakupach szaleje, no a co, niech ma coś z życia. Ale wracając do meritum, polecam, zaznajomi się. Teraz w kolejnych kilku modułach, w tym nagraniu właśnie pokażę Ci, co trzeba zrobić, gdzie wyszukać informacji i żebyś po prostu miał jakiś start, jeżeli nie masz w ogóle żadnej wiedzy. Najlepszym sposobem jest po prostu porozmawiać z księgowym, oczywiście z kumatem księgowym, który siedzi w nieruchomościach. Bo jeżeli twój księgowy czy jakiś tam polecony znajomy nigdy nie rozliczał nieruchomości, no to w większości rzeczy ci po prostu nie powie, bo to jest też kwestia doświadczenia oraz iluś tam rozliczeń. Dlatego i tutaj jeszcze dodam, że absolwenci mojej szkoły mają 30% zniżki na konsultacje z księgowym w firmie SN Accounts, więc zawsze to coś. Więc tak, zobaczę zaraz kilka fajnych filmów. Więc zachęcam gorąco do obejrzenia. Zrób sobie notatki, screeny, a to co najważniejsze, linki będą pod tym filmem. Jeżeli inwestujesz w nieruchomości, to ten film na pewno Ci się przyda. Mam tu na myśli oczywiście Wielką Brytanię, czy tam Anglię, żeby to być już bardziej precyzyjnym. Zapisz się koniecznie na listę mailingową, na której podaję kilka fajnych bonusów, m.in. listę kontrolną dla landlorda, czy kilka bardzo wyszczególnionych artykułów, które będziesz dostawał co 3 dni, jeżeli oczywiście się jeszcze nie zapisałeś na tą listę. Jest już tam.
Byłoby pięknie, jakby nie trzeba było płacić podatków od wynajmowanych nieruchomości. No niestety tak nie jest. Coś trzeba płacić. Wiadomo, rząd ma duże potrzeby i potrzebuje twoich pieniędzy, ale na szczęście w Wielkiej Brytanii są pewne udogodnienia, które na przykład w Polsce nie istnieją, które pozwalają, powiedzmy tak, takim młodym inwestorom, którzy mają jedno lub dwie nieruchomości, no wybić się, że no dają tą możliwość, żeby nie ściągać pełnych podatków. I między innymi takim bonusem właśnie jest wolna kwota od podatku, czyli tutaj mamy tax free allowances. I tutaj właśnie skupię się na, w tym nagraniu ogólnie skupię się tylko i wyłącznie o nieruchomościach. I tak jak tutaj widać, mamy do 1000 funtów wolną kwotę od podatku. I o czym tutaj warto pamiętać, że to dotyczy jednej osoby. Czyli na przykład, jeżeli kupiłeś, czy kupiłaś nieruchomość na spółkę z kimś, tak zwany joint tenancy, to wówczas jest nie 1000 funtów, a 2000 funtów. Może to nie dużo, ale nie do końca, bo weźmy sobie pod uwagę taki praktyczny aspekt inwestowania. Wiadomo, że w pierwszym roku zawsze są duże koszta, ale już w drugim, trzecim, każdym kolejnym te koszta się mniej więcej utrzymują na podobnym poziomie. I tutaj mam na myśli na przykład koszt jakiejś agencji, koszt ubezpieczeń, certyfikatów i tak dalej. On się mniej więcej rozkłada i bardzo często właśnie wynosi w granicach 1000 funtów. I dzięki temu nie musisz prowadzić tej pełnej księgowości, czy jakieś tam uproszczoność, zapisywać to wszystko. Znaczy musisz zbierać dowody swoich wydatków, ale chodzi o to, że nie musisz się z nich rozliczać. Jeżeli twoje koszta są mniejsze niż 1000 funtów, możesz po prostu skorzystać z wolnej kwoty. Oczywiście to nie dotyczy, jeżeli na przykład chcesz skorzystać z własnego rozliczenia, nie? To jest takie udogodnienie dla ludzi, którzy po prostu nie chcą prowadzić księgowości. Ja to zaraz pokażę w kolejnych krokach tego nagrania, ale skupmy się tutaj na tych istotnych aspektach, czyli tak. Czy nie trzeba płacić podatków od najmu w nieruchomości w Wielkiej Brytanii? Tak, zgadza się. Jeżeli trzeba by zadać sobie pytanie, to zależy jaki jest przychód z tego najmu. I tak jak tutaj widzimy, jeżeli jest mniej niż 1000 funtów, no to spoko, nie trzeba, mało tego. Pytanie, czy w ogóle musisz powiadomić Urząd Skarbowy w Wielkiej Brytanii, czy raczej w Anglii właściwie, aby to doprecyzować, czy trzeba rejestrować się do tego. I tak tutaj widzimy, między 1000 a 2500. Tutaj proponuję, żeby się skontaktować z Urzędem Skarbowym, a jeżeli masz powyżej 2,5, no to już musisz się zarejestrować i po prostu rozliczać taki przychód z najmu. Jednakże polecam ci zrobić sprawdzenie, czy w ogóle powinieneś się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. I tutaj, żebyś sobie wszedł na stronę gov.uk, linki będą pod spodem i możesz po prostu sprawdzić, czy musisz wykonać rozliczenie z podatku. I ja tutaj pokażę ci kilka takich kroków, żebyś zobaczył, jak to mniej więcej wygląda. Self-employed, idziemy dalej. Takie podstawowe, oj, tutaj już masz, weźmy tutaj no. Mniej niż 50 tysięcy, dzieci, czy masz właśnie przychody z nieruchomości. I tu dajemy tak. I tutaj jest takie zasadnicze pytanie, czy zarabiasz więcej niż dwa, czy przychód był powyżej 2500, czy mniej? Jeżeli mamy mniej, on się tam pyta już o jakieś, czy jakieś mamy jeszcze inne przychody. Dla ułatwienia pokażę, że nie mamy żadnych trustów, nie mamy dywidend, biznes, taki podstawowy rozliczenie, tylko same nieruchomości i nic więcej. I zobacz, you don't need to send. Czyli już tutaj na samym wstępie, jeżeli mam 2500, w ogóle nie muszę powiadomić Urząd Skarbowy. Oczywiście tutaj mówi o przychodach. I tak, oczywiście większość ludzi będzie miało dużo, dużo więcej. No jak załóżmy, nie wiem, przyjmijmy sobie, że to będzie, nie wiem, 550 funtów razy 12 miesięcy przykładowo, to jest ponad 6 tysięcy, nie? To jest 6600 dokładnie. Więc dużo, dużo więcej. Ale to dotyczy takiej sytuacji, jeżeli na przykład kupisz dom w jakimś tam momencie, wynajmiesz go i okaże się, że będziesz tylko, nie wiem, przez 2-3 miesiące go wynajmował, nie? To nie trzeba powiadomić Urzędu Skarbowego i masz dokładnie jeszcze kolejne 12 miesięcy, żeby go powiadomić. Oczywiście wchodzą już nowe przepisy i zapewne jak będziesz oglądać to wideo, może w jakimś tam roku 2020 ileś tam, już pewnie rozliczenie będzie kwartalne, a nie roczne. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu, dokładnie nie wiem, kiedy to ma wejść. Ale to jest bardzo fajna rzecz, szczególnie w pierwszym roku, jak kupujesz nieruchomość, masz dużo kosztów, więc nie musisz tutaj
nawet się rejestrować. Więc to jest dosyć fajne, polecam i dosyć, dosyć istotne. To samo też dotyczy 1000 funtów, jeżeli na przykład, nie wiem, handlujesz na eBayu i tak dalej. Polecam ci się z tym zaznajomić, gdyż większość ludzi o takim czymś nie wie. Oczywiście tutaj linki wrzucę, będą pod filmem, będziesz mógł sobie sam tu o tym przeczytać. I teraz ja pokażę ci, jak to wygląda w praktyce, w rozliczeniu, i tutaj przechodzimy już do kolejnego ciekawego nagrania. No dobra, ale co w przypadku, jeżeli wynajmujesz na przykład pokój w swoim domu, pokój czy dwa pokoje, bo bardzo wiele landlordów, którzy dopiero zaczynają swoją historię z inwestowaniem nieruchomości, zaczyna od tego, że mieszka w jednym pokoju, a pozostałych wynajmuje. I tu mam dla ciebie wspaniałą wiadomość, rząd brytyjski aż tak bardzo nie jest pazerny i oczywiście nie może skorzystać z tej ulgi, o której była wcześniej, czyli do tego 1000 funtów. Dlaczego? Ponieważ masz ulgę aż 7,5 tysiąca funtów. Co to oznacza? Jeżeli twój przychód z najmu pokoju jest mniejszy niż 7,5 tysiąca, nie musisz w ogóle rejestrować się, nie musisz tego w ogóle dochodu, jak to się mówi, pokazywać w zeznaniu rocznym. W ogóle Urzędu Skarbowego nie interesuje. Dopiero jeżeli masz więcej niż 7,5 tysiąca funtów, no to musisz, tak tutaj pisze, jeżeli zarobisz więcej, musisz wypełnić tax return. Tutaj otworzymy nowe okno i wracamy do tego formularza, czy trzeba wypełniać zeznanie roczne. I tutaj jest bardzo fajne narzędzie, które już wcześniej pokazywałem. Linki będą pod spodem. Sprawdź, wykonaj po prostu krok po kroku to, co było na początku, czy musisz wypełniać to zeznanie roczne. Jest to bardzo fajne narzędzie, nie? Jakby nie patrzeć, 7,5 tysiąca to jest bardzo dużo pieniędzy. To wychodzi w praktyce, jeżeli wynajmujesz taki dom, to nie musisz się rozliczać i wspaniała rzecz, nie? Czemu tak zrobił rząd? Nie mam bladego pojęcia. Przypuszczam, że w praktyce i tak nikt by tego nie uwzględniał, a jak się dajesz po prostu tą wysoką, wolną kwotę od podatku, to po prostu jest mniej problemów z tym, nie? I po prostu rząd pozwala tym takim ludziom, którzy mają tą iskrę przedsiębiorczości, pozwolić im wystartować z własnym biznesem, między innymi zacząć wynajmować pokoje i potem rozwijać ten biznes, czy po prostu również to jest ukierunkowane w tym kierunku, że jak ktoś ma dużo wolnych pokoi, to jednak no, czyni tą dobrą rzecz, że wynajmuje swój dom komuś innemu, więc bardzo fajna sprawa. Teraz przejdźmy tutaj do kolejnych ciekawych informacji. No dobra, ale jak przejdźmy dalej. Załóżmy, że już masz kilka tych domów i, no i chcesz płacić niższe podatki, bo jednak już te Section 24 niektóre osoby może troszkę dobijać, w szczególności jak wchodzą w wyższy próg podatkowy. O tym już mówiłem więcej w innych filmach czy na szkoleniach. Dlatego tutaj chcę wspomnieć o tym, że można płacić mniejsze podatki, jeśli masz jakieś koszta. I tutaj, no oczywiście na przykład jest bardzo dużo różnych możliwości wrzucenia kosztów, czy jakieś certyfikaty, twoje uprawnienia, szkolenia, czy jakieś remonty w domu. I tutaj warto podkreślić jedną rzecz, zachęcam cię do własnego studiowania, ale chcę cię tutaj ukierunkować. O tym już dosyć mówiłem na zamkniętych webinarach czy szkoleniach, ale chodzi o to, że jak robisz jakiś remont w domu, to musisz odróżnić dwie podstawowe rzeczy, czyli tak zwane improvements oraz repair, czy tam replace. I jak to wyróżnić? No weźmy taki fuse box, czyli na przykład masz starą skrzynkę i wymieni się na nową. I czy to będzie ulepszenie, czy wymiana, czy... I bo chodzi o to, że jak jest wymiana, to możesz to wrzucić w koszta najmu, a jeżeli jest to improvement, czyli ulepszenie czegoś, to już nie możesz tego wrzucić w koszta najmu, ale możesz to wrzucić w koszta w przypadku, jak będziesz sprzedawać dom. Więc tutaj trzeba to odróżnić i jest dosyć dużo na ten temat informacji w internecie, polecam ci poszukać, czy w ogólnie dostępnych stronach internetowych, czy po prostu na stronach rządowych. I mam tu takie trzy przykłady, tak jak tu widzisz na zdjęciu, troszeczkę to powiększę, żeby było widać lepiej.
Mamy tu skrzynkę Fusebox, możesz mieć stary na przykład i jak wymienisz na nowy, to nie oznacza, że to jest improvement, że to jest jakieś ulepszenie, nie, po prostu standardy się zmieniły, nie, i Urząd Skarbowy na swoich stronach internetowych mówi o tym wyraźnie, nie, że to, co kiedyś było standardem i dzisiaj taka skrzynka najzwyklejsza, która ma zabezpieczenia RCD i tak dalej, te przeróżne, to wcale nie będzie ulepszenie, po prostu standard się zmienił. Drugim przykładem to może być po prostu wymiana boilera, nie? Teraz są kombi, kiedyś to były stare, inna technologia, nie? I dzisiaj to jest po prostu standard, nie? Tak samo okna. Kiedyś jak ktoś montował, miał na przykład single i chciał zamontować double glazing, czyli podwójne okna, no to okej, mogło to podchodzić pod improvements, ale pewnego dnia okazało się, że dzisiaj standardem nie są pojedyncze okna, ale podwójne, a nawet już powoli zaczynają okna z trzema szybami montować. Więc dzisiaj standardem ogólnie przyjętym są podwójne okna. Ale załóżmy, że nie wiem, robisz remont kuchni, no i masz, i tutaj trzeba uwzględnić to, że jeżeli masz jakiś przyjęty standard, że taki zwykła, najprostsza kuchnia, nie, czyli unity zamontowane, i jeżeli wymienisz ją na w podobnym ułożeniu, oczywiście nie musi być taka sama, może być inna, to jak najbardziej będzie to podlegać pod naprawę, czy po, jak tutaj zaznaczyłem, pod replace, i to możesz rzucić w koszta, ale jeżeli to kuchnię, no, zrobisz jakoś super ekstra, która nie będzie już przypominać twojej starej kuchni pod względem układu, że jakoś tam przykładowo dasz wyspę Unity, czyli już dasz, jak miałeś powiedzmy wszędzie Unity na dole, a teraz dasz Unity na górze, jakieś wymyślne, jakieś wzornictwo nie wiadomo jakie i tak dalej, no to już to może podchodzić już jako improvement, nie? Że nie będziesz mógł tego wrzucić w koszta, i to są takie niuanse, i oczywiście o takich niuansach przeczytasz sobie wszystko na stronach internetowych. Linki będą pod spodem. Tutaj ci przygotowałem Property in Comanio, nie? Czyli możesz sobie poczytać wszystko, co można wrzucić, co nie można wrzucić, co jest twoim kosztem w przypadku najmu. Jest tego bardzo dużo, czy nie wiem, jak malujesz ściany, czy to podchodzi pod standardowe, czy niestandardowe i tak dalej. No jest tego naprawdę dużo. Polecam ci to zgłębić. Są tutaj właśnie takie trzy podstawowe strony, od których po prostu możesz zacząć swoje wyszukiwanie. Powiem tak, na internecie jest tego naprawdę dużo, więc na pewno znajdziesz informacje odnośnie tego, co jest ulepszeniem, a co jest naprawą lub wymianą. I żeby płacić niższe podatki, naprawdę można dużo rzeczy wrzucić w koszta. Tylko pamiętaj, że zbieraj rachunki, paragony, czy tam invoice'y. Zapisuj sobie to w jakimś programie księgowym, już to robisz w Excelu, nie ma to znaczenia. Na chwilę obecną, gdy nagrywam, rozliczenie jest raz do roku, ale trwa już praca i kwestią czasu będzie to, że rozliczenie będzie kwartalne. I tak jest lepiej niż w Polsce, gdzie rozliczenie jest miesięczne, więc nie ma co narzekać. Więc jak widzisz, jest dosyć dużo możliwości pomniejszenia tego podatku, czy nawet, żeby w ogóle niego nie zapłacić. Więc są to naprawdę fajne rzeczy. I zachęcam Cię do obejrzenia tych filmików dostarczonych przez Urząd Skarbowy, które są dostępne za darmo na internecie, dokładnie na ich kanale YouTube. Więc mam nadzieję, że troszeczkę Cię już ukierunkowałem, gdzie szukać i co szukać oraz nad czym się skupić, nie? Pamiętaj, i tutaj podkreślę jeszcze raz w tym krótkim nagraniu, w tym module, żebyś zapamiętał dwa słowa, i tutaj wrócę do tego Worda. Co jest, musisz wiedzieć, co będzie improvement, czyli co będzie ulepszeniem w twojej nieruchomości, a co będzie podlegać pod naprawę czy replacement. I podkreślając jeszcze raz, tutaj gdzie zaznaczam repair oraz replace, to najzwyczajniej w świecie możesz to rozliczać w przypadku najmu, a improvement, jeżeli robisz jakieś ulepszenie w swoim domu, to niestety już, jeżeli chcesz pomniejszyć podatek i wrzucić to w koszta jako przynajmniej, to niestety już to nie przejdzie. Jak Urząd Skarbowy będzie Ciebie sprawdzać, to odrzuci, czy jeżeli jakiś księgowy Cię rozlicza, to też odrzuci takie paragony czy faktury i nie będzie chciał tego Tobie zaksięgować. Więc dziękuję za ten modulik i już przechodzimy tutaj do kolejnego ciekawego punktu w tym całym moim nagraniu.
No i tutaj jest fajny film, który polecam Ci obejrzeć ze stron Urzędu Skarbowego, w którym właśnie jest mowa, co należy wypełnić w konkretnych rubrykach w rozliczeniu rocznym. Jeżeli nigdy w życiu jeszcze tego nie robiłeś, możesz sobie tutaj popatrzeć, jak to wygląda. Such as bed and breakfast. Unless you're claiming rent of room relief, this counts as trade and goes elsewhere in your tax return. To begin, tell us what type of property income you had during the tax year, including furnished holiday lettings. On this page, we need to know how much property income you received, if you're claiming the property income allowance, if you are, then you can't claim expenses, if you're using traditional accounting. That means you record income and expenses when you invoice customers or receive a bill. If you're not claiming the property income allowance, enter your running costs here. You can include the cost of repairs, but not improvements or upgrades. Czyli dam tutaj pauzę. Czyli to, co mówiłem wcześniej, żebyś po prostu wiedział, że improvements, znaczy to będę, dopiero będę mówił, nie można wrzucać, tylko jakieś wymiany, naprawy i tak dalej. I to, co tu jeszcze jest ważne, polecam Ci sobie zapisać, co, jeżeli prowadzisz jakąś księgowość i będziesz chciał się rozliczać za pośrednictwem tego serwisu, to zobacz sobie tutaj, już tak Ci powiem przyszłościowo, jakie powinieneś mieć koszta, jak sobie to zapisywać, co jest w rubrykach, bo to będzie Ci po prostu łatwiej wypełnić konkretne tutaj rubryki Twoich kosztów. Tak, tutaj masz jakiś loan interest, property repair i tak dalej, dzięki temu po prostu wypiszesz sobie, czy to w Excelu, czy w jakimś tam programie księgowym, dokładnie takie same rubryki i tylko wstawisz z własnego programu księgowego. Ok, idziemy dalej, oglądamy. Your total annual income is below £85,000, add your total running costs here, but don't include residential finance costs. Next, enter 50% of your residential finance costs. You can enter the other 50% further on. On page 4, enter what we call adjustments, claims that could reduce your tax bill. For example, if you claim rent of room relief and your income is over the threshold, add the exempt amount of £7,500 or £3,750 if you're a joint owner. On page 5, you'll see your adjusted profit or loss for the year. If you're in profit, you must enter losses from an earlier year. We'll then calculate your taxable profit. This cannot be more than your adjusted profit for the current year. Enter the remaining 50% of your residential finance costs here. You can also enter any residential finance costs you couldn't use in the previous tax year. This will help reduce your total tax bill. Finally, on page 6, add any extra information. Then check your... Tutaj dam pauzę i dodam Ci, jeżeli, bo jeżeli w życiu nie robisz żadnego rozliczenia za pośrednictwem tego serwisu i ogólnie masz jakieś problemy, to zachęcam po prostu do rozmowy z jakimś księgowym, czy po prostu, żeby za Ciebie zrobił to rozliczenie, ponieważ no, nie każdy czuje się na siłach, żeby móc to samemu zrobić, a jeżeli byś miał jakieś problemy, to tutaj właśnie masz znaki zapytania, możesz na nie najechać i po prostu dostaniesz odpowiedź, o co chodzi, co masz wpisać i tak dalej, i możesz po prostu zrobić nawet dalsze wyszukiwanie gdzieś w internecie. Tym bardziej, że nie musisz wypełniać tego od razu, tylko po prostu możesz zapisać sobie tą stronę i wrócić później, czy to jutro, czy za tydzień i tak dalej, więc tutaj nie ma jakichś tam problemów. Ok, wracamy do nagrania. On the summary screen. You can go back to make corrections. You can find more information about self-assessment on gov.uk. Więc to nagranie jest dostępne na stronach rządowych, tak tu widzisz, na YouTubie, więc zachęcam Cię do tego. Oczywiście link jest pod tym filmem, tutaj masz stronę Urzędu Skarbowego, HMRC, i ogólnie polecam, zachęcam, żeby zasubskrybować, bo oni właśnie umieszczają bardzo często jakieś fajne filmiki, gdzie tłumaczą dużo różnych takich zawiłości, jak choćby wypełnić właśnie self-assessment, czyli rozliczenie roczne.
To jest dosyć ciekawe. Zachęcam tutaj naciskać subskrybować, jak również zachęcam do subskrypcji mojego kanału, gdzie staram się wyłapywać takie istotne rzeczy. Ale dla przypomnienia jeszcze raz, jeżeli nie czujesz się na siłach, że takie rozliczenie możesz wykonać, to po prostu poszukaj jakiegoś rozgarniętego, kumatego księgowego, który po prostu ci w tym pomoże. Być może te kilkadziesiąt funtów, które będziesz musiał zapłacić za rozliczenie, będzie dużo cenniejsze dla ciebie, w tym sensie, że po prostu nie będziesz musiał się głowić czy spędzać godzin na rozwiązanie tych całych problemów. No i przede wszystkim, żeby zrobić porządnie rozliczenie, a mało tego, księgowy powie ci, co można wrzucić w koszta, a co nie, i dzięki temu zapłacisz po prostu niższy podatek. Okej, jedziemy. Okej, czas na podsumowanie. Mam nadzieję, że spodobało ci się to nagranie. Jeżeli tak, to oczywiście daj łapkę do góry, zasubskrybuj i napisz komentarz. Może być jakiś merytoryczny lub jakikolwiek dla zasięgów. Wiadomo, że bez komentarzy, bez lajków, no ten film zostanie zakopany przez algorytm. Więc jeżeli chcesz, abym nagrywał więcej tego typu filmów, jakieś interesujące tematy, to po prostu wspomóż moją działalność, pisząc po prostu komentarz, jakikolwiek. Choć miło byłoby, jakbyś napisał jakiś merytoryczny. A jaki konkretnie? Jeżeli wynajmujesz jakąś nieruchomość, to napisz, jakie stosujesz metody optymalizacji podatkowej, aby płacić mniejsze podatki. Ja dosyć sporo omówiłem dokładnie na 3-godzinnym webinarze z księgowym, z Szymonem Niestrzejewskim, na który cię gorąco zachęcam. Pod spodem będzie link do tego webinaru. Ale być może się dowiem czegoś nowego, ciekawego. Jakie ty stosujesz techniki, aby po prostu ograniczyć podatki. Bo jakby nie ukrywać, w pewnym momencie, jak wejdziesz w próg 50 tysięcy funtów, przez usunięcie Section 24, no płacimy coraz wyższe podatki, nie? I no to już nie jest zbyt fajne. Oczywiście może się wydać, że 50 tysięcy funtów to jest bardzo dużo. Uwierz mi, 50 tysięcy funtów jest bardzo szybko uzyskać w Wielkiej Brytanii, jeżeli prowadzisz jakiś biznes czy coś tego typu. I musisz po prostu stosować różne optymalizacje. Optymalizacja to najczęściej sprowadza się do tego, że po prostu tworzysz koszta i często kupujesz coś, co jest może niepotrzebne. Tak jak teraz, Boxing Day, człowiek na zakupach. No i kupuje coś, co może jest po prostu niepotrzebne. Ale jestem ciekawy, co ty o tym sądzisz. Ja tu się tak rozejrzę i powiem tak, Boxing Day, czyli jesteśmy tuż po świętach i jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Może wyłączę tu śledzenie na kamerze i pokażę ci, się obrócę. Zobacz, pełny parking, dzisiaj jest bank holiday. Ludzie wydają kasę, której najczęściej nie mają, bo statystyczny mieszkaniec z Wielkiej Brytanii ma 1000 funtów na koncie. Ale dzięki temu gospodarka jeszcze zipie. Póki co. Ale jak wszyscy wiemy, dążenia są takie, żeby no, zrobić jakiś wielki reset i coraz głośniej się o tym mówi. W moich przeszukiwaniach, badaniach też uważam, że wielcy tego świata dążą do gigantycznego resetu systemu. Dlatego, że pieniądz oparty o dług w roku 2040 mniej więcej, może być szybciej, może być później, po prostu się rozleci, ponieważ podatnik amerykański nie będzie już dalej w stanie obsługiwać długu. Jak wiemy, obecny system monetarny jest oparty, czy monetarny, pieniądz jest oparty na długu. To tak odchodząc troszeczkę od tematu, ale jest bardzo ciekawe i warto ludzi uświadamiać, ponieważ większość ludzi ogląda wiadomości w telewizji, a tam niestety propaganda idzie i to cały czas, więc warto wiedzieć co nieco więcej. Więc ja już dziękuję za twój poświęcony czas, mam nadzieję, że się spodobało. Sam po prostu jestem ciekawy, jeżeli inwestujesz w nieruchomości w Wielkiej Brytanii, to jakie stosujesz metody optymalizacji? Znam dosyć sporo, ale jak to się mówi, cały czas się uczę, poznaję jakieś nowe i dążę do tego, żeby no, tych podatków płacić trochę mniej, bo nie ukrywajmy, osobiście uważam, że ja się lepiej zaopiekuję moimi pieniędzmi niż rząd, który jak wiemy już rozdaje dosyć sporo naszych pieniędzy. Między innymi mógłbym kupić po prostu kolejną nieruchomość. Więc dziękuję i widzimy się już w kolejnym nagraniu. Cześć!